Dobra, widzowie, bo ja tam się. A w ogóle cześć, tak. Nowy odcinek, widzowie, łapki w górę, komentarze oraz subskrypcja. Jestem mój drodzy Czesław i tego, no. Kontynuujemy sobie oczywiście historię naszą. Puściłem sobie, słuchajcie, tą notatkę. Czy da się te. Da się zatrzymać. O kurwa. I mówi access, accepted, i mam tu skryte, nie? Tutaj zakończyliśmy poprzedni odcinek. Więc kontynuujemy to dalej, to wszystko. Podsumowanie działalności szpiegowskiej, lecimy. As you know, an important Chinese surveillance vessel was lost in American waters. Your mission is to destroy derelict submarine SSN-37-1A before the Americans can recover and analyze it. The recovery location is included in this dossier. And your cover ensures that the Americans will allow you access to their recovery operation. However, you will need an authorization code to trigger the self-destruct sequence. One of our field operatives in your area, Agent Yang, has these codes hidden in a dental capsule, but her current whereabouts are unknown. Locate and rendezvous with Agent Yang, then destroy the submarine. Report to your safe house for extraction information when the mission is complete. The will of the people protect you, Agent Jack. Fucking communist. Ale to pewnie nie znacie i jest już dawno po tym memie. Memy mają to z rodzaju, że są śmieszne przez chwilę i jak człowiek zna się na nich, zna kontekst sytuacji, no nie? No. Ale może ktoś tak mi się skojarzyło z tym. Fucking liberals. Uuu, 10 kilo. Mózg traci przytomność, co? Jakim kurwa mózg traci przytomność? Co? Mózg traci przytomność? Że wiem, czy mózg to jakaś postać? No nie wiem. Taka tam standardowa mini atomówka. Na tym. Na. Sobie leży tego. Safe. To tu mamy się pewnie dostać. Robimy tą misję tej laski. Ja nie wiem, znaczy no nie, no pewnie jak ona tam mówi o Amerykanach, to albo ma 200 lat, albo już nie żyje. W tej grze to jest możliwe nawet, że ma 200 lat. Nie tu? Gdzie? A, terminal, okej. Okay. Raport polowy. Miejscowi informatorzy przekazali nam dane, które doprowadziły do schwytania i aresztowania pilnie poszukiwanego Yang. Dodał nim 5 smożych pazurów. Proszę o wskazówki. Nie będę wam za bardzo tego czytać, bo to jest ostatni odcinek, który nagrywam i nie czuję już gardła autentycznie, więc przeczytajcie sobie, ale nie będę czytać. Sobie też może nawet rozwinę tą historię. Ja tak staram się teraz, czytać jakby lore Fallouta, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach. Dużo ciekawostek wam, ale to są te właśnie, to jest enklawa, nie? Czyli dawny rząd Stanów Zjednoczonych. Rzeczy, że prezydent umarł, to rządził nim robot. No ale ten robot to. No, dalej poglądami od nas, więc mu nie pomogliśmy. Biegnijmy może, co? A to jest automatyczny bieg w sumie. Ja kurwa biegnę. To ja robię. Ale beczka. Plus jeden dla śmieszności tego odcinka. Mówiłem, że łapkę mogę zostawić jak mam kozackie żarty. Jak ci się seria podoba i to oglądasz. Nie wiem, czy mówiłem. Może mówiłem. Nie, żeby mnie to jakoś bardzo interesowało, ale wiesz, możesz zostawić, wiesz, co chodzi.
To wygląda jakiś taki kibel Shreka. Miałem taki pomysł na fajne na intro. W sumie to mogę napisać do tego chłopa. Nie wiem, czy się uda. Natomiast do jakiegoś fajnego lektora, żeby mi zrobił lektor. A szczególnie tego chłopa, co czytał od Shreka. Zapomniałem, jak on się nazywa. To jest chłopa. To jest wybitny aktor. Drzwi do zarząd. Kosnica! No ta, super. No oczywiście, że to jest kurwa kosnica. Słyszę takie dźwięki biegnące, a później zobaczyć taką mordę. To nie jest przyjemne. No śmiesznie biegną. I... Uuuu. Pięknie siadło timingowo. Dobra, kosnica. Także ja robię tak zwany... Mhm. Dobra, nie było tak źle. Ogólnie. Wszystkie. Szafka. Aktywacja. O! Szczątki agenta Van Yang. Znajdujesz to, co zostało z agentki Yang. Uważnie oglądasz szczotki, odgrywasz sztuczny trzcinowiec. Z nim mikrofilm, na którym zapewne znajduje się kody autodestrukcji. Wyjmij. Wykonano. Włącz mechanizm samozniszczenia łodzi podwodnej. A na chuj. Tak w sumie. Oftalmoskop. Pierwszy raz słyszę. Jest to o dziwo nowy item na koniec gierki. Tyle gry, grałem w grę. Już przeszliśmy razem, a pierwszy raz widzę ten przedmiot. Mam nadzieję, że nie będzie wrogów i że lokalizacja została odkryta. Nie! Ty, na pewno nie? Jak w pobliżu są wrogowie, no. Gdzie ty tu wrogów widzisz? Wrogowie? Dobra, nie siadło. Dobrze, posprzątane. Nie mogę, nadal w pobliżu są wrogowie, proszę sobie wyobrazić. Aha, mówiłem, że od lektora, od Shreka i takie fajne intro właśnie z tym, ze Shrekiem miałem zapisane. Ja mam outro, nie intro. Do filmów, staram się robić... Kurwa, no nadal słyszę, że biegnie tu. Już? Już. Teraz będę, jeżeli i tak robię film na pół roku na kanał Czechu, link znajdziecie oczywiście w opisie. Ale pomyślałem, że fajnie będzie, jeżeli robisz jakiś film, to się postarać, zrobić staranko. I na przykład zrobić... jakieś na przykład intro, outro. Jest fajne, nie? Jak już robię jakiś film, to żeby było staranko zrobić outro. Ja mam parę fajnych outro, w sensie fajnych, na pewno wiele, znaczy tam raz miałem inne outro, raz miałem inne outro. Tak, w niektórych filmach sobie takie outro wrzucałem i no zostawało to Czechu, który tak miga i jest takie zgliszowane, nazwijmy to. No bo najbardziej mi się podobało. Bo my tu pływaliśmy, nie? Ale ten statek jest pod wodą, a widzisz gościu. A nie, ty no kurwa, byłem tam. Że mnie mam odkrytego. Byliśmy tam, pamiętacie? Na pewno tam byliśmy. Ta, no byłem, mówię. No dobra, zajrzę jeszcze, co to za statek. No, ale pomyślałem, że intro ze Shrekiem będzie koksem. I nawet ułożyłem rymowankę, którą mógłby przeczytać lektor. Może się napiszę. Znaczy tak ogólnie... Lektor, spoko, nie? Ale najbardziej mi zależało na tym mistrzu, co... To nie tu?
Kurwa, no tu, ale to jak ja mam aktywować? Najbardziej by mi zależało na... No teraz nie pamiętam imienia i nazwiska, nie chcę, że... To mistrzu, kurwa, to brzmi, wiecie, jak mistrzu. Tak się nie mówi za bardzo do osoby szanowanej, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Chłopie szep, chłop. Ja nie umiem rozmawiać z ludźmi. No, ale to najbardziej mi zależało. Pana selektoruje Shreka. To jak tego? Wiesz co? Włącz mechanizm samozniszczenia. Dobra, tylko kurde jak mi powiesz, może. Dostanę jakąś informację jak? Może. O kurwa, ty, tonę. A, tu. A! O kurde, okej. Takie buty. No, za nic bym tu nie wszedł. Jest tu wielkie coś. Pamiętajcie, słuchajcie. Woda przewodzi prąd. Pierwsze co robisz, jak zalejesz kompa albo coś się dzieje, wyłączasz prąd. Dopiero gasisz. Nie najpierw gasisz, później wyłączasz prąd. Najpierw wyłączasz prąd, później gasisz, kurwa. Rozumiesz? To jest najważniejsze. Dobra. Misja zrobiona. Nauczyć. Kto wie, wiecie, takie głupie rzeczy. Ten jest zlecenie dowódcy chińskiej marynarki wojskowej. Takie głupie rzeczy. Często okazuje się, że wiecie, w takiej sytuacji, na przykład, jeżeli oczywiście mam nadzieję, że się nigdy nie zdarzy. Natomiast jeżeli się zdarzy, to może ci tak wejść w głowę, że sobie wtedy przypomnisz, że najpierw wyłączasz prąd, później lejesz wodę. To jest super ważne. Autodestrukcja. Nie wiem, na chuj my pomagamy Chińczykom. Szczerze mówiąc, kurwa, zielonego pojęcia nie wiem, po co ja to robię. Po co ja pomagam Chińczykom? Czego? Dźwigni. To? Chińska łódź. Zdaje się, że jest tu działające przeciwzawody, ale mechanizm niczego nie robił za... Zostaw przycisk. Nie no, jedziemy. Już? Zrobiłem? Ale na chuja pomagam chińskiej armii, to nie wiem nadal. Ewakuacja? Kabum? Kurwa, moja miniaturka. No i dupa. Aby poznać kolejne wytyczne? Ja pierdolę, ty. Jesteśmy chłopy na tym, na wynajem chińskiej armii, co jest? Rozbudowana misja. Nie wiem, po co to zrobiłem, ale... Znaczy, no nie... W teorii nie... Czy powinien... Znaczy... Czy Chińczycy najgorsi? Też nie lubię Chińczyków, ale... Czy zaraz najgorsi? Znaczy, Chińczyków nie ma nic do Chińczyków. O. Okej. Zniszczenie waszego. Nasze satelity zarejestrowały zniszczenie waszego celu. Wiecie, do bunkra jest uaktywnione naszego. Oto kod. W środku należy podać hasło. Zlatujący Serafin. Dobra. Już wiem, dlaczego pomagamy chińskiej armii. Nie będę ukrywać, opłacało się. Coś ma jakieś do aktywacja. Nie? Zadania? Odzyskaj okulary w toalecie w motelu. Pokój 1D, czy to jest pokój 1D? No 1D. Nie czytałem, co tam jest napisane. Co mam aktywować? Jakiś zlew, nie? No ale piję, piję, nic nie aktywuję, no. Tu! Halo? Dobra, przeczytam jeszcze raz. Nie, szczegóły ewakuacji. Jeśli proszę zgłosić się do mojego bunkra. Posiadłości współczynne zostały przyznane. Oczywiście wejście do bunkra jest ukryte. Wasze ekipy...
Agencie, to znaczy, że wasze satelity spółrzędnie zostaną wysłane wraz z tą transmisją. Oczywiście wejście do bunkra jest ukryte. Wasze kryptochromatyczne okulary są schowane w zbiorniku wody w toalecie. Waszej kryjówki. Wyciągnij je, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Oto kod otwierający bunkier. W środku należy podać hasło. Agencie, już nie mogę się doczekać, kiedy osobiście złożę wam gratulacje. Okej. Okay. Aha. No dobra. Mam to założyć? Korzystaj okulary. Poczekaj. Korzystaj okulary, aby... oraz zapisaną sekwencję znaków, aby dostać się do bunkra. Kurczę, dość rozbudowana misja jest. Powiem wam szczerze, że bym żałował, jakbym tego nie zrobił. Fajne. Zobaczymy, co to będzie. Zresztą ostatnia misja w Point Lockout. Możemy jeszcze drożdże zanieść. Zobaczymy, ile zbiera owoców punga. Czy możemy też je kupić? Chyba, znaczy on, ktoś tam mówi, że mogę kupić te owoce punga. Czemu my pomagamy robić bimber? Nic z tego nie mamy. W sumie jesteśmy bogaci, ile mamy siana? Znaczy bogaci to bym aż 2000. Wydaliśmy 1000 zł na safari. Dość dużo. Panie, proszę się kierownie zostawić. I co ja odpierdalam? Gdzie to jest? Ty poważnie? Ty. Desmond, chiński szpieg. Nie wiem, żeby mi ciary poszły, jak przeszły, jak to powiedziałem. Może po prostu jest mi zimno. Ale akurat jak to powiedziałem, przypadek? Możliwe. No kurde, no przeciętna, to nie powinno być trudne. Nie tu, nie tu, nie tu! Nie. Tak, bierzemy wszystko. Amo Cisco. Słuchajcie, muszę odkręcić sobie kaloryfery. Dobra. Pyk. Kaliber. Pojemniki. Szafa puste. Ale miałem żarcik. Mogę powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że puste jak wasz łeb. Ale jest to oczywiście kłamstwo. Okej. Dobra, trzeba znaleźć sekwencję jakby. Źle. Nie ma nic takiego. To robię takie trrr. To znaczy, że dobrze, że to jest drugie? Tylko co jest pierwsze w takim razie? To, czyli... Okej, czyli... to będzie ciężkie. To jest... O, wow. Pach. Kurwa, nie rozumiem, ty. Czy tu będzie jakaś sekwencja? Ciąg chromatyczny. 1, 3, 2... Ale co to jest jeden? Tu jest opisane? Czy to nie o to chodzi? A, poczekaj, że jeden... Nie, bez sensu. No chuj mi Van Young Blik ze zdjęciem po raz piąty. Okej, poczekaj, okulary potrzebuję. To ja mam je założyć? Załóżmy. A widzicie, widzowie, no i teraz to jest miodzio. Jeden. Miodzio. Raz. Dwa.
Raz. To tak nie działa. Dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No nie. Czyli chodzi o to, że to jest pierwsze. To jest drugie. A, spierdoliłem, tak? A, dobra. A. Już wiem, kurwa. Już wiem. Wszystko wiem. Jeden, trzy. Pa. Jeden. Raz, dwa, trzy. To jest trzy. Dwa. Dobra, jestem takim triheadem. Nie. Fiveheadem. Trzy. Cztery, cztery, dwa. Cztery. Dwa. Zjebałem coś? Głośniej muszę sobie ustawić, bo ja mam strasznie cicho. No nie da się głośniej, no. Znaczy da się, ale... Wtedy wy będziecie mieli też często za głośno. Dlatego bym nie chciał. Halo? Panie gro? Dobra, jeszcze raz. Na spokojnie, ja to rozpracuję. Jeden. To robi taki trrr, więc wiem, że to. Nie, czy tak? Nie, no robi tak. Trzy. Trzy. Dwa, trzy. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Dwa. No kurwa! Dobra, czyli nie tak. Natomiast wiemy, że mamy cztery. Da, coś wykminię, to widzimy się zaraz. Dobra, powiem sobie, czuję się trochę oskamowany z tego względu, że zrobiłem dokładnie to samo co wcześniej, tylko po prostu dźwięk musiał się zaczynać od ti, a nie od no tego innego. I możemy iść dalej. Czytałem nawet kurde poradnik i mówią mi, że mam być ostrożny, bo mi wszyscy nadupcą. O, no to jednak chyba... O, żeż kurde molek. Choć zdecydowanie to ostatni odcinek, który nagrywam. Ała, moje gardło. Wiem, że nie chcę też, żeby to był odcinek z narzekania, odcinki z narzekania na gardło. Ale, wow, dawno mnie tak gardło nie bolało. Nie mogę mówić. Na koniec. Protektor. No dobra, może mnie będzie protektował. Komrad. Dzisiejsza... O, żeż oj. Wiecie, w ogóle ja to będę powtarzał zawsze. Jeżeli gra daje ci taką ilość amunicji, to kurczę wszystkiego. To znaczy, że teraz będzie coś ciekawego. Nie ma innej możliwości. Droży bierzemy. Tej lasy. No i karabiny szturmowe, pewnie, że tak. Bazuki, mini atomówki. Jaha. Lecimy normalnie. Chłopy co myślą, że ja taki naiwny. Miecz chińskiego oficera, biorę. Bateria, nie biorę. Bug. Bug akurat jest okej, bo jest do jakiejś tam rzeczy fajnej potrzebny. Ale... Co by tu wrzucić? Te pistolety w sumie nie wiedziałem nawet. Sprężynowy jest jakiś. Supermod. Łopata. Ćwiartownica może bym akurat zostawił. Mieszkińskie ofera. No, ćwiartownica lepsza. Dobra, idziemy. Nie będzie pewnie łatwe starcie. Albo i będzie. Albo nie będzie nawet starcia. Nawet... A, to bateria jest. Ile mam hub, ile mam wagi, jeszcze mogę tam wziąć. Chyba te baterie właśnie do tej laski są potrzebne, o ile się nie mylę. Nabój w szafce, nic ciekawego. Terminal. Odprawa po ewakuacji. Dobrze się spiszeliście, dotrzymając tak daleko agencie Jiang. Wasza pensja została przekazana kreatywnym pod przykrywką wygranej na loterii. Niezwykle nam przykro, lecz musieliście umrzeć dla dobra Republiki Ludowe, odejść się z godnością dzielny żołnierzu. O, oczywiście. I co teraz?
No, bo jest uruchomiony w innym miejscu, no pewnie, że tak. Okej. Ale chamscy. Dobra, nie robimy Hinoli od dzisiaj. W grze. Szczególnie to i tak nie lubię Chińczyków. Nie lubię komunizmu. Ach, komuniści. Okej. To wszystko? Już? Mission complete? Udało się? Misja zakończona? No to wygląda chyba. Tak jest? Możemy jej przynieść wszystko. Przydałoby się. Tak, bo jest 25 minut. Dobra. To robimy tak. Katedra. Pamiętacie, że była katedra? Tu, nie? Więc idziemy tutaj. Tu jest katedra. Znaczy, w ogóle tak mówię Chińczyków, a w sumie lubię Chińczyków. W sensie jako Azjatów lubię, jako ludzi. Tylko Chiny nie lubię. Tutaj miej jasność. Czy mogę od nich kupić owa sepunga? Podobno mogę. Okej, okay, żartowałem, siema, fajnie, fajnie, fajno, fajno się tam bawicie, superaśnie, au, au. No dobra. No to wybornie. Ty! Pierdolę, tam wracam. Bo tam jest ta laska przecież, ona... Ona tego... A to ona chyba. Nie, to nie ona. Była ta laska, z którą gadaliśmy, to ja mówiłem, że ona ma dziwne usta. Może uda się ją odnaleźć. Plus, może zwłoki tych gości z plemienia mają owoce punga, które by mi się bardzo przydały. Widzę, że nie mają nic. Praktycznie. Te rośliny, przetworzone owoce punga. To nie wiem, czy to jest. Wydaje mi się, że nie. Ale chuj. Pozbieram. A nie mam, mam za duże obciążenie. Dobra. Nie no, nie wywalę, kurde. Laser Gatlinga mam wywalić. Ajajaj. Aż mnie coś zabolało. Ile mam tych przetworzonych owoców? Dzikie owoce. 8 przetworzone owoce. Jakby jedno w dół. 10, czyli potrzebuję jeszcze 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chyba gites, wezmę jeszcze 2 na zapas. Miodzio. Jest tu ta laska? Chyba nie ma. Była ta laska. To mówiłem, że ona nam tam pomagała. Ale chyba postanowiła się stąd ewakuować. W takim razie nawet nie wiem, ile tych drożdży mam zanieść, więc ciężko mi powiedzieć. Czyli cały ten czas, bo ja zawsze mówiłem, że drożdże, po chuj tu drożdże. Przez cały ten czas drożdże były tylko po to, żebym kurwa zaniósł te lasy uwędzić bimber, naprawdę? Przez cały ten czas tylko po jedną rzecz służyły te zasrane drożdże. Okej. Okay. Ja się zastanawiałem, po co drożdże? Pewnie, że bimberek. Wow. A wy to kto, kurwa? Tu wszyscy chcą mnie zabić. Cześć, panie przemytnik. Dobra. Wszyscy. Chyba widzę tu jeszcze jednego gagatka. Ale ty masz przecież broń wręcz, czemu ty uciekasz? Ośle jebany. Dobra, może się przestraszył. Mamy owoców punga. Gdzie mam siekierkę? Halo? Ty, nie mam ustawionej siekierki? Tak, ja wcześniej wyjąłem. W ogóle nie wyjmowałem. Kurwa, dużo was.
Nie, no, no, już nie sprawdzam. Owoce Bunga chcemy. Chcemy pomóc biednej handlarce. Nie, alkoholiczce. Znaczy nie, no, nie musi być alkoholiczką, żeby twoje... To jak? To jak nazwać kogoś, kto robi alkohol? Nie, alkoholik. Masz ktoś, kto robi aktorstwo, to jest aktor. To nie powinien być alkoholik właśnie? A nie, że alkoholik to, że pije za dużo? Ciężko mi powiedzieć. Ja miałem raz, jeszcze jedna była taka moja zagwozdka. Ale już też zapomniałem, tak właśnie z takimi słowami polskimi. Już nie pamiętam jej do końca. Dobra. Czy mamy wszystkie owoce Punga? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Misja, zadanie. To dokładnie. Idziemy. Do tu? Wait. O kurde, myślałem, że to gdzieś dalej było. Jak w pobliżu wrogowy są. Gdzie niby? A są, ale to za murem katedry, no. Już? Nie. No i tak to widzowie jest. 3,5 GB mam jeszcze na dysku. 8 minut, więc bardzo bym się chciał udać do tej chaty i skończyć tą misję. Tak, bo właśnie tak to, słuchajcie, to chciałem powiedzieć, że tak to jest, słuchajcie. Jak chcesz nagrać serię, to cię boli gardło. Nie ma miejsca na dysku. Nie możesz, bo ci się skończyła. Super. Mam te baterie. Nie. Chciałbym tego. Zmienię temat. Pogadajmy o toniku. Mam drożdże. Jak tam twój tonik? Cały dzień. Dobra. Mogę. Zrobimy tak. Chcemy przepływać bitrate'u 3000. Na pewno 2K nagrywam. A teraz? A teraz 30. Ale że ja mam takie fajne statystyki na bieżąco, to jest tak miodzio. Kurwa, ile? 70? Oj, żeż dużo. O, dzięki. 6 bimber. Dobra. Czyli tutaj mamy... Dobra, zadanie wypełnione. Laska zadowolona. Kończymy dzisiaj odcinek tutaj. Moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie 16. Mamy jeszcze misję, na przykład, żeby tego... Chcemy zniszczyć tą księgę. Zdecydowanie. Musimy się udać z powrotem na Słoneczne Pustkowe po długiej tutaj obecności w Point Lookout. O! Hey, just in time. Found out who went rooting around in our skulls and you'll never guess who it was. As a totally unrelated hint, I'm in charge of his boat now. I consider it payment for what he did to my poor sliced up brain. I was gonna do the same to him, but I figured you'd want the honor. I'll tell you. It seems that when the tribals would send someone to the swamp, he'd be waiting around to nab them when the pungicides gassed them. He'd do his amateur surgery for the tribals and let us wander back, all in exchange for punga fruit to trade. Sweet little deal he had going on. Ooh. Sounds pretty wacko, right? Well, I wouldn't have believed me either until I snuck a peek in Topar's engine room. From the look of it, he kept every bit of gray matter he cut out, and he had quite a collection. You can take a look if your stomach's... No kurde, ja mam 3 giga. Feel free to give Topar my love, preferably with the sharp end of a hot knife. Co ty teraz robisz? First off, I'm claiming this boat. I put Tobar down, so it's mine. Them's the rules of the ocean. So that leaves me with a boat, a load of punga, and a wicked... A, to jest ta laska z tymi ustami. Okej. I to ta laska, która mama zleciła. I can travel as I like and always head back to the wasteland to see mom. Not a bad way to live, huh? Of course, you can always ride for free.
Jaka jest szansa, że teraz wrócisz do domu? Okej. Pół mózgu. Dobra. Chętnie, tak. A gdzie to znajdę, jakby... O, lagi. Gdzie to? To tu? Aha. I my mamy... Mnie pupa boli. But I suppose you're more interested in what came out of your head, aren't you? Czyli to prawda, czemu? Why do we do anything? You travel the world, kill people, take trophies that interest you and move on. I'm much the same. The only difference is that my trophies are somewhat more medical in nature. Oh, and to be honest, I probably kill fewer people than you do. No prawda. But I suppose it's time that came to an end. One way or another. No, to nie było długie. Dobrze, że się tak wydarło. Kleszcze. Klucz do postępnej księżnej. Okej, okay, czyli mamy teraz... jeździmy sobie teraz za Friko. Mogę sprzedać ten... Ty, a mogę komuś innemu sprzedać ten bilet? To było strasznie głupie. Ale pewnie mogę. O, oh, wow. Faktycznie. Znajdę swój? Znaczy, tu jest coś napisane, ale to tak mało po polsku. No dobra. No to w takim razie... Możemy z nim porozmawiać? Zamienić dwa słówka? Dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy jeszcze kilka misji pobocznych, natomiast... Nie jestem w stanie, mimo tego, że bardzo chciałem nagrywać odcinków, bo mnie nadupca mnie gardło strasznie. Więc widzimy się, ale na pewno widzimy się jutro. Trzymajmy kciuki przynajmniej, że jutro o 16 się widzimy. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tak długiej serii, jaką jest Fallout 3. Przypominam o łapkach w górze, o komentarzu oraz o tym, żeby wpaść do socjali. Linki macie oczywiście w opisie. Moi drodzy, do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy, do jutra, do 16, trzymajcie się ciepło, cześć.